Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Mam przyjemność dzisiaj rozmawiać z prezesem firmy Formica, panem Piotrem Dębickim. Panie Piotrze, prosiłbym, żeby pan przedstawił branżę, w której państwo działacie, no i krótko swoją firmę. Dzień dobry, witam serdecznie. Formica działa w branży opakowaniowej. Jesteśmy producentem opakowań dla trzech rynków, na rynek spożywczy, na rynek farmaceutyczny i na rynek kosmetyczny. Dostarczamy swoje produkty do 40 różnych krajów i zakład, a właściwie dwa zakłady mamy zlokalizowane pod Warszawą. To tak w dużym skrócie. No jasne, a dla jakich klientów państwo produkujecie? Jakie to są branże dokładnie? Tak, no w przypadku branży spożywczej są to głównie mleczarnie, czyli przetwarzamy aluminium, są różnego rodzaju wieczka na jogurty, śmietany i tego typu produkty, desery. W przypadku branży farmaceutycznej to są głównie leki, suplementy diety i te opakowania produkujemy w cleanroomie. I to też jest aluminium, które państwo wyciskacie, jak bierzemy różne pastylki czy wyciskamy. No i jest też przemysł kosmetyczny i tutaj są to opakowania giętkie dla przemysłu kosmetycznego, czyli na różnego rodzaju saszetki, farby do włosów, ale też tuby kosmetyczne, czyli to, co używamy, żeby nałożyć krem albo jakiś peeling, albo krem do opalania, albo pastę do zębów. A proszę mi powiedzieć, bo w większości branży, czy tam raczej generalnie, kryzys raczej odznaczył się znacznymi zmianami. W niektórych branżach negatywnie, w innych pozytywnie. Jak to wyglądało u państwa? Co się zmieniło te 3 miesiące temu? U nas tak naprawdę zmieniła się struktura zamówień, natomiast sama branża opakowaniowa w kryzysie ma się dobrze, a w wielu segmentach nawet lepiej niż przed kryzysem. Jest to związane przede wszystkim z efektem tak zwanego chomikowania przez ludzi tutaj i społeczeństwa. Szczególnie to było widoczne w marcu, pod koniec marca, w kwietniu i w maju. Drugi czynnik jest związany z tym, że restauracje działały w ograniczony sposób, czyli dostawy lub w ogóle nie działały. I tutaj ten rynek wzrósł, ponieważ społeczeństwo zaczęło spożywać posiłki w domu. Tak więc zarówno rynek, powiedzmy, rynek spożywczy wzrósł, rynek farmaceutyczny się utrzymał mniej więcej na podobnym poziomie. Może nawet popyt był większy, ale był problem z substancjami aktywnymi z Chin i nasi klienci mogliby więcej pewnie produkować, ale te łańcuchy dostaw były trochę naderwane. Natomiast rynek kosmetyczny istotnie stracił. No, głównie dlatego, że sieci były też przez jakiś czas zamknięte, ludzie nie wychodzili z domu, więc rynek kosmetyczny troszeczkę stracił. Natomiast my jako cała firma urośliśmy w tym kryzysie, ale rośniemy co roku, więc tutaj no, był troszkę większy efekt niż zazwyczaj. Natomiast cały ten kryzys w rynku opakowaniowym no, nie miał wpływu. Tak? Natomiast to, co widzimy w średnim okresie, może się okazać, że ten kryzys będzie miał wpływ na nas i na firmy konkurujące na tym rynku w przyszłym roku, ponieważ zmniejsza się popyt wewnętrzny, jednak ludzie stracili pracę. Jest coś, co się nazywa death in the middle, tak? Czyli te produkty tanie bardzo się sprzedają, produkty drogie się sprzedają, bo tutaj no, ludzie zamożni dalej będą zamożni. Natomiast ta cała klasa średnia, która albo obawia się o stratę pracy, albo tą pracę straciła, szuka produktów tańszych. I to widzimy po strukturze sprzedaży naszych produktów, a produkujemy 20 tysięcy różnych produktów rocznie. I widzimy po strukturze sprzedaży, że te tańsze produkty lepiej się sprzedają. I to może spowodować nacisk na ceny, to może spowodować, że nasi klienci będą mieli mniejsze przychody, no i to z kolei spowoduje jakiś rodzaj kryzysu na rynku opakowaniowym, który przewidujemy, że wejdzie z opóźnieniem, czyli pewnie w przyszłym roku bardziej.
Tak, to co Pan wszystko wymienił, no to oczywiście jasne i rzeczywiście widać zmiany w potrzebach klientów we wszystkich branżach tak naprawdę, no bo rzeczywiście to co pierwszej potrzeby to się sprzedaje, no ale no nie może to być wyjątkowo drogie, teraz każdy zastanawia się nad wydaniem każdej złotówki, tak naprawdę ogląda ją z każdej strony, a proszę mi powiedzieć, czy być może trend dotyczący ekologii w jakiś sposób też się zmienia, bo do tej pory rzeczywiście on miał taki trend rosnący, prawda? Jeżeli chodzi o ekologię, to ten trend jest cały czas. On może był zawieszony przez te 3 miesiące, takie najbardziej rozległych tych obostrzeń covidowych. Natomiast ten trend wrócił i tutaj wiele firm deklaruje, wiele firm opakowaniowych, że do 2025 roku wszystkie opakowania będą recyclable. Unia dalej produkuje rozporządzenia, które mówią o tym, że do 2030 roku wszystkie opakowania mają być recyclable. No i oczywiście to jest trudne, bo cały czas te struktury wielomateriałowe dają największą, gdzie mieszamy na przykład aluminium z plastikiem lub jakimiś innymi strukturami, dają największą ochronę przeciw działaniom czynników zewnętrznych, powietrze, tlen, tak? I w momencie, kiedy chcemy, żeby to były struktury monomateriałowe, które są łatwiejsze do recyklingu, jest to niezwykle trudne, bo często te produkty, które są potem chronione, no, przeżerają te struktury, więc cały świat opakowaniowy pracuje nad tym. Jestem przekonany, że te opakowania zrównoważone będą się coraz częściej pojawiać. Natomiast czy w tak szybkim czasie jest to do zrobienia? No, fakty pokazują, że idzie to dużo wolniej niż wszyscy by chcieli i wszyscy by mogli to robić. Natomiast ten trend jest i on lekko osłabł, ale to było na chwilę. Wróćmy w takim razie do tego momentu sprzed 3 miesięcy. Jak doszło do zmiany tak naprawdę struktury przychodów, no w jednej branży sprzedawały się lepiej opakowania, w drugiej gorzej. Co w takim razie w takiej firmie produkcyjnej się robi, żeby no dość szybko pewnie przerzucić siły na produkcję tych pozostałych opakowań i jak to robić zwinnie, bo to znaczy no zakładam, że to jest naprawdę dość duża operacja logistyczna co najmniej, a co dopiero powiedzieć jeszcze komunikacja, wizja tego wszystkiego, no jak zrobić tak, żeby rzeczywiście zdążyć zrobić to w krótkim okresie czasu i jeszcze odpowiedzieć na obecne potrzeby, a nie być w tyle. Mm-hmm. No myślę, że słowo, które Pan użył, zwinność, jest kluczowa. Ona jest szczególnie kluczowa w kryzysie. Z naszej strony przede wszystkim, od czego zaczęliśmy, to są dwa działania. Cash is king, information is queen. Tak? I tutaj działaliśmy w tych dwóch kierunkach. Współczynnik bieżącej płynności, jak weźmiemy pod uwagę rok 2019, mieliśmy na poziomie 0,6, czyli stosunek jakby płynności, gotówki, którą generujemy w stosunku do EBITDA był 0,6, w kryzysie podnieśliśmy go do 1,6, czyli produkowaliśmy więcej gotówki niż EBITDA, co jest niespotykane. No to się udało, skracając nasze jakby terminy płatności w stosunku do naszych klientów, rozmawiając z nimi o potrzebie, o tym, że musieliśmy się w istotny sposób zatowarować, żeby te łańcuchy dostaw wszystkie wytrzymały i na to zatowarowanie potrzebne są konkretne środki. Tutaj wielu klientów to zrozumiało. Z drugiej strony troszkę wydłużyliśmy nasze terminy płatności. No i też wszystkie zatory płatnicze zlikwidowaliśmy, czyli ta sytuacja z płatnościami była w kryzysie, w szczycie kryzysu była najlepsza w historii. To spowodowało bardzo duży zastrzyk gotówki, więc to od tej strony płynnościowej byliśmy bardzo mocno zabezpieczeni. To był taki pierwszy krok do kryzysu. Drugi to było oczywiście zabezpieczenie całego łańcucha dostaw, bo tu były problemy z dostawami. Niektórzy nasi dostawcy byli we Włoszech, więc to też się mocno obawialiśmy. To jeszcze północnych, jak to wszystko będzie wyglądało. Dostaliśmy też sygnały z Włoch, jak poważna to jest sprawa już w połowie marca, czy tam nawet w pierwszej dekadzie marca, co spowodowało, że podjęliśmy bardzo rozległe działania mające na celu zabezpieczyć formikę od tego największego ryzyka, jakim by był jakiś przypadek u nas w firmie. I tutaj cały wachlarz działań wdrożyliśmy. Zaczynając od maseczek, rękawiczek, okularów już 13 marca w całej firmie, kończąc na tym, że zmiany ze sobą się nie widziały. Ludzie w ciągu 2 dni, właściwie 85% biura, prawie 100 osób zaczęło pracę w home office i dalej pracuje w home office.
I zrobiliśmy te wszystkie działania, ale przede wszystkim poinformowaliśmy klientów bardzo dokładnie, co robimy, po to, żeby być transparentnym, żeby oni wiedzieli, że my jesteśmy bezpieczni, że dbamy o ten łańcuch dostaw, że dbamy o to, żeby ich produkty były dostarczone na czas. I tutaj bardzo dobrze to przez rynek zostało odebrane. A druga część tych działań to była informacja. Myśmy w pierwszych tygodniach kryzysu, to dalej skontynuowane, rozmawiali bardzo dużo z klientami, czyli już pod koniec marca mieliśmy taki cel, żeby odbywać 100 rozmów tygodniowo z klientami przez nasze siły handlowe i to zazwyczaj z power sponsorami, czyli to byli klienci na poziomie C-level. Przepraszam, bo to coś przyjemnie. W drugiej połowie marca rozpoczęliśmy rozmowy z klientami na poziomie C-level, około 100 rozmów tygodniowo, po to, żeby pozyskać informacje, co się sprzedaje, co się nie sprzedaje, jak wygląda sytuacja finansowa, jak wyglądają rynki w krajach, w których funkcjonują, jakie są obostrzenia. Dzięki temu mieliśmy taką prognozę i takie wyprzedzenie, co będzie za chwilę i co będzie się działo i jak my powinniśmy na to reagować. I to dało nam właśnie tą zwinność, dzięki której byliśmy w stanie się przestawić i zrobić to, co Pan pytał, czyli jak zmienić strukturę produkcji, no bo lead time z rynku to jest 3-4 tygodnie na nasze produkty, a lead time do naszych dostawców, czyli naszych dostawców do nas, to jest 12 tygodni, więc tutaj to przestawienie tej struktury surowcowej jest kłopotliwe. No, ale to tym bardziej gratuluję, że się udało rzeczywiście. No, z tego, co Pan mówi, to powtarza się jedna rzecz, którą też wcześniej słyszałem w rozmowach z innym uczestnikiem szkolenia kryzysowego, że bliskie relacje z klientami, rozmowy i właśnie tak naprawdę szczere ich pytanie o te oczekiwania i co można robić oraz jak widują, że będzie rozwijała się sytuacja. Z drugiej strony, no ta pewna informacja, którą rzeczywiście no, należy odpowiednio zarządzać i Państwo też no, wzięliście udział chociażby właśnie w tym programie szkolenie dotyczące zarządzania w kryzysie właśnie w Icahn Institute, które było całkowicie zdalnie. I proszę mi powiedzieć, czy być może jakieś tutaj inspiracje odnaleźliście Państwo również podczas tego szkolenia? Tak, to jest właściwie ciekawe, bo wzięliśmy udział w szkoleniu w momencie, kiedy był kryzys, ale ten kryzys nas nie dotykał. Natomiast my przewidujemy, że ten kryzys potrwa bardzo długo, więc takie inspiracje, które pozyskałem na szkoleniu są zawsze cenne. Ja jestem zwolennikiem takiego ciągłego doskonalenia i rozwoju ciągłego i na wielu z tych sesji było przynajmniej na każdej sesji albo na większości sesji było kilka rzeczy, które mnie zainspirowało i gdzieś tam zachęciło do działań, do rozwoju mnie w firmie. Także część z tych treści, które usłyszałem, przekazałem mojemu zespołowi zarządzającemu. I zamieniliśmy to na konkretne działania. Spędziliśmy po szkoleniu 2 razy po 4 godziny, żeby omówić te kluczowe kwestie, które dla mnie były w jakiś sposób odkrywcze. I potem z tego, żeśmy wyprowadzili konkretne działania i zadania, żeby niektóre elementy wdrożyć w organizacji. Niesamowite, rzeczywiście dużo czasu trzeba było poświęcić, żeby wybrać, zakładam, te najważniejsze rzeczy i dostosować je do własnej firmy i do własnej branży. A proszę powiedzieć, no bo tak naprawdę to Pan był bezpośrednim uczestnikiem tego szkolenia, no jak wrażenia z takiego odbycia szkolenia online całkowicie, no bo do tej pory spotkania raczej menedżerów C-level właśnie odbywało się raczej stacjonarnie, prawda? Bardzo pozytywnie, zaskakująco pozytywnie. Oczywiście i to wszyscy mówią, że gdzieś tych 8 godzin online ciężko to skupienie mieć i to zmęczenie pewnie jest trochę większe, więc ta przerwa godzinna, która była w trakcie i w sumie tam było 6,5 godziny, to było jak najbardziej okej. Jeżeli chodzi o efektywność samą, to mam wrażenie, że jest być może nawet większa, bo jest takie skupienie w jednym punkcie cały czas. Więc z punktu widzenia efektywności, przyswajania wiedzy, no nie mogę powiedzieć, że jest gorzej, być może nawet jest lepiej.
Brakuje oczywiście gdzieś tam networkingu, bo ten networking przed i po online, no to jest zupełnie co innego, ale to wszyscy wiemy i to ciężko zmienić. Natomiast czy powtórzyłbym podobne szkolenie? Na pewno. I czy online jakieś zmniejsza jego wartość w istotny sposób? Nie jestem przekonany. To, co tutaj ja bym trochę zmienił, to jest, myślę, dobór uczestników pod kątem jakiejś tam wiedzy i dotychczasowego i poziomu tych uczestników, nie? No bo jest jakaś tam kadra dyrektorska, są prezesi, są właściciele, są bardzo małe firmy, są duże firmy i potem przez to, że ten poziom wiedzy jest bardzo różny, no to pewnie niektórzy, i jedni i drudzy mniej z tego korzystają, więc to, co ja bym tutaj zmienił, to bym jednak takie grupy podzielił trochę, biorąc pod uwagę jakieś doświadczenia, odbyte szkolenia, edukacje, wielkość firmy, cokolwiek. Dziękuję bardzo za tą radę, bo jak najbardziej to jest praktyczna, bezpośrednio będziemy starali się odpowiedzieć na to. Chciałbym Pana zapytać, co by Pan w takim razie po szkoleniu już poradził menadżerom, którzy zarządzają w takim razie podobnym firmą do Pana? Jakie u siebie powinni pielęgnować cechy czy kompetencje, żeby dużo lepiej odpowiadać na obecne i przyszłe czasy? Mm-hmm. No, przede wszystkim pokora. Myślę, że to jest główna cecha biznesów, które odnoszą sukces, bo bardzo mało rzeczy może pójść nie tak, żeby firma się przewróciła mimo świetnej kondycji, więc myślę, że pokora jest ważna. To, co ja zawsze mówię moim menedżerom, to jest, od nas jest 14 rok z rzędu kryzys. Cały czas staramy się być w tak zwanym kontrolowanym kryzysie, bo moment, w którym zaczniemy się klepać po plecach, to jest moment, w którym zaczniemy pikować w dół. W związku z tym dla nas ten kryzys nie był zaskoczeniem, tylko był rozszerzeniem kontrolowanego kryzysu, który był. Po trzecie, to, co już Pan wspomniał, to jest absolutnie zwinność. I to, co mi utkwiło w tezie Taleba antykruchości ze szkolenia, to jest to, żeby właśnie zwinnie podejmować decyzje, które nie dotyczą ryzyk krytycznych, a w przypadku ryzyk krytycznych mocno się nad tym zastanowić, ale w ogóle też szkolenie mnie zainspirowało do zrobienia takiej listy ryzyk krytycznych wraz z zespołem i dzięki temu zrobienia jakichś tam scenariuszy na te najbardziej prawdopodobne ryzyka krytyczne. To tak w skrócie chyba tyle. No, oczywiście płynność bardzo ważna i przede wszystkim pozyskiwanie tej informacji z rynku o tym, co się dzieje. No i sama antykruchość, czyli znalezienie klucza do tego, żeby im jest gorzej, tym jest lepiej i tu jest, cały czas tego poszukujemy, jak to zrobić, ale mi się wydaje, to jest klucz do kryzysu, żeby stać się właśnie antykruchym. 14 lat to naprawdę bardzo długo, będąc w jednej zmianie i ciągłej, także tym bardziej gratuluję, że Państwo utrzymujecie motywację i nie wiem, czy nie jest w tym troszkę też klucza tego, co Pan robi, będąc przywódcą organizacji, bo powiedział Pan takie słowa, tutaj bezpośrednio je przeczytam, że wieczko to tylko przykrywka, tak naprawdę chodzi o to, żeby rozwijać ludzi. Mm-hmm. Myślę, że to są piękne słowa, które oddają bezpośrednio to, co Pan teraz powiedział odnośnie i tej zmiany i rozwijania bezpośrednio swoich menedżerów. Proszę powiedzieć, co jest takiego w kulturze właśnie Państwa firmy, że udaje się utrzymać tą ciągłą zmianę przez 14 lat i nie ustaje motywacja pracowników do tego, no, żeby działać. Tak, no zmiana, faktycznie żyjemy w ciągłej zmianie, bo średnio rośniemy pomiędzy 10 a nawet 20% rośnie przez ostatnie kilkanaście lat, więc jest cały czas permanentna zmiana, nowe produkty. Wydaje mi się, że w kulturze organizacyjnej Formiki przede wszystkim takie trzy cechy, trzy czynniki. To jest szacunek, zaufanie, odpowiedzialność i staramy się te czynniki rozwijać, czyli tutaj też szkolimy nasze kadry menedżerskie, ale nie tylko, też kadry związane z działem swój klienta, czy też brygadzistów.
szkolimy ich z kompetencji menedżerskich. Zaczynamy od podstaw, od dialogu. Nie można powiedzieć do żony, ty nigdy nie zmywasz naczyń, bo ty to już jest atak, a nigdy to jest jeden z 12 niszczycieli komunikacji generalizowanie. Tylko trzeba powiedzieć, ja lubię, jak naczynia są pozmywane, to już jest komunikat ja. Więc zaczynamy od takich absolutnych podstaw publicznych dialogu, ale potem idziemy przez feedback, przez zmianę, przez konflikt. I to powoduje, że ta kultura organizacyjna się zmienia i ludzie zaczynają się z sobą lepiej komunikować. Drugi taki aspekt, który wydaje mi się jest istotny, to jest uświadomienie ludziom ich odmienności. To są różne narzędzia do tego, my akurat używamy Thomas International, natomiast to pokazuje, że ludzie zazwyczaj myślą, że to, co ja potrzebuję, jest też potrzebne komuś innemu. My używamy takich narzędzi do badania preferowanego zachowania ludzi w pracy, po pierwsze do rekrutacji, ale też do budowania zespołów i do komunikacji. Mamy wręcz takie karty coacha, na których są wszyscy menedżerowie wypisani. Tam jest dokładnie napisane nawet, jakich słów używać, żeby do danej osoby trafić, bo dla jednych motywatorem jest bezpieczeństwo, dla innych jest cel, dla jeszcze innych jest jakość, dla jeszcze innych jest tempo działania albo uznanie. W zależności od typu osobowości powinniśmy w inny sposób z daną osobą rozmawiać, żeby przekazać im to, co my mamy do powiedzenia, to, co myślimy. I wydaje mi się, że ta taka świadomość swojej odmienności powoduje, że te silosy w organizacji, takie zazwyczaj są klasyczne, czyli sprzedaż versus operacje, one się rozbijają, bo ludzie zaczynają siebie rozumieć i rozmawiać jednym językiem. Tak, to prawda. Ja do takich umiejętności indywidualnych dodałbym też to, żeby w ogóle zwiększać własną samoświadomość właśnie o sobie, dowiadywać się możliwie jak najwięcej, żeby lepiej i zarządzać właśnie swoim też no, takimi momentami, w których no, powoduje nami stres. No, zachowujemy się w sposób niekoniecznie racjonalny, nie zawsze, a tylko automatyczny, nie zawsze przemyślany. No i warto o tym wiedzieć, warto wiedzieć, kiedy się tak zachowujemy. My też rzeczywiście, tutaj nie mogę nie polecić tego programu First Time Manager, który organizujemy, no pozwala tak naprawdę tym początkującym menadżerom przejść przez wszystkie te etapy i tak naprawdę ten program będziemy niebawem uruchamiać w sierpniu, tym razem w wersji online, bo tak jak Pan powiedział, zauważyliśmy, że po prostu menadżerowie korzystają na tym. Większość zwraca uwagę, że jest to po prostu dla nich efektywne, dużo bardziej efektywniejsze, te ćwiczenia w grupach, wykorzystywanie narzędzi. Na pewno wiele elementów jeszcze nam da się poprawić, no ale będziemy nad tym bezpośrednio pracować. No i gratuluję Panu podejścia i całemu zespołowi, że tak prężnie przecie do przodu. Proszę Pana, na koniec, ze względu na to, że robicie tak dużo, myślę, że warto by było opisać Państwa sytuację w takiej akcji, którą uruchomiliśmy ostatnio. Hashtag działamy, wygrywamy, która jest uruchomiona na LinkedIn chociażby i Facebooku, podczas której właśnie przedsiębiorcy dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z działaniami w kryzysie, no i pokazują, że nie warto się rzeczywiście poddawać, tylko działać. Myślę, że mogłaby to być ciekawa historia, więc jeżeli będzie chciał Pan wziąć w niej udział, to jak najbardziej polecę tutaj Pana koleżance. Co Pan na to? Jasne. Myślę, że możemy spróbować. Na LinkedIn jesteśmy aktywni, ostatnio trochę mniej, ale musimy do tego wrócić. A First Time Manager jest fajnym programem. Ja na tym nie byłem akurat, ale byłem na menedżmencie w 2010 albo 2011 roku. I był to bardzo fajny program i nawet jeżeli będziecie Państwo mieli znowu menedżment, to chętnie 2-3 osoby od siebie wyślę na ten program. Dziękuję bardzo. W takim razie pozostaniemy w kontakcie, będziemy się jeszcze odzywać. Panie Piotrze, bardzo dziękuję i bardzo dziękuję, że podzielił się Pan takimi naprawdę konkretnymi wskazówkami co do zwinności w swojej firmie. Myślę, że dużo bardziej pogłębimy to właśnie w akcji, jeżeli uda się przeprowadzić wywiad. Tymczasem nie zajmuję więcej czasu. Bardzo Panu dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia, do widzenia. Do widzenia.